Hej i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 4 Czarnotowa. Tak, troszeczkę nie było odcinka, dlatego że nie wiem co się stało, ale pewnie jakaś aktualizacja wyszła, która uniemożliwiała mi nagrywanie Simsów Frapsem właśnie na komputerze. Fraps nie przechwytywał mi Simsów. Nie mam do pojęcia co się stało. W związku z czym no nie mogłem zbytnio grać. Dlatego ktoś mi też powiedział, żebym grał na wersji 64-bitowej nagrywał, ale niestety 64-bitowa wersja gry mi nie działała. Niestety. Tak, dlatego zainstalowałem Simsy na laptopie i teraz z laptopu sobie tutaj nagrywam. Ogólnie, teraz jak widzicie, staram się tutaj pozbawić życia kolejnego męża Mirandy, czyli Marka. Troszeczkę sobie pograłem, zdobyłem tam kilka takich rzeczy, tutaj jakieś laleczki czy coś. Ale głównie teraz chcę, żeby on tutaj zginął. Wyciszę sobie te telefony, bo mi przychodzą cały czas jakieś głupie. Tak, jak to wyciszyć? Wyłącz, okej. Okay. Jakieś głupie wiadomości mi przychodzą. I jeszcze odpowiadając może na wasze pytania odnośnie kiedy Urwis, to słuchajcie, Urwisa czekamy, aż przyjdą mi dubbingi. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ty zaraz tutaj z tego głodu padniesz. 12 godzin, okej, okay, dobra. Miranda niestety nie może dostać się do pokoju, zamurowała go tam, kiedy on sobie smacznie spał. Tak, jak widzicie mamy 6 mężów, jeszcze potrzeba nam do szczęścia 4, mam nadzieję, że Marek zginie tutaj z głodu. Ogólnie pisaliście mi jak mogę go tam zabić, ale wiecie, nie chcę się męczyć tam na przykład z rozbawianiem go. Nie zawsze wychodzi z popsuciem czegoś. Ogólnie możemy oglądać sobie jakieś filmy akcji. Możemy tutaj zebrać porcję, coś zjeść, chociaż nie musisz, ale możesz zawsze to zrobić. Przydałoby się... Czy telewizja jest włączona? No, czemu nie włączysz telewizora? No, nareszcie. Mamy jakiś horror, pooglądajmy sobie. O wilkołakach. Okej. Okay. Ten, mam nadzieję, zaraz tutaj umrze z tego głodu. 7 godzin. Nie wiem, idź jeszcze spać. Okej, okay, teraz ogląda horrory. Wieczór horrorów sobie zrobiła. Idź, więc skorzystali. Poznałem tutaj kilku simów. Mianowicie Szymona, Sergigo, jakiś Piotr, ale z nimi kontakty są takie słabe. Najlepsze są kontakty z Maciejem właśnie. Dlatego myślę, że z Maciejem później Miranda się ożeni, a później weźmie się za Szymona. Tak, Marek, czy ty możesz już umierać łaskawie? Mam nadzieję, że on umrze. Niech nie, to wstawię mu jakiś komin, na jakiego spalę. Tak. Ona sobie już poszła spać. I ogólnie nie mieliście jakichś takich pretensji do tego, że ona tutaj została tak odmłodzona. Tak całe jej życie zostało odmłodzona. Więc myślę, że jest ok. W sumie w regułach też nie było nic mowy o tym. No, ginie. 4 godziny jeszcze. Czyli na 9 powinieneś już umierać. Mało. Czy tam jakiś duch lata? Tak, bo chyba jeszcze nie kazaliśmy odejść duchowi Bartosza. Tak, uwolnijmy te duchy. A ja ich wszystkich nie uwalniałem kiedy? Śmiejmy się. O, posiusiał się.
Nie chowaj się tam. Byłaś. Za 2 godziny powinnaś umierać. Przynajmniej zacząć umierać powinieneś. Dlaczego jesteś smutna? Co? W wdzięcznej pamięci. Hoho, Miranda, ty mnie tutaj nie okłamuj. Ja wiem, że ty żadnego z nich nie kochałaś, byłaś tylko dla kasy. Ogólnie, jak widzicie, mam troszeczkę tutaj hajsu. To dlatego, że sprzedałem niektóre rzeczy, które znajdowały się w wyposażeniu rodziny. Jeszcze troszkę i możesz umierać. Nadal przychodzą mi powiadomienia. Wstawaj. No. Oh, Chuncha. Ina! Ina! Jeszcze dzień i on umrze z głodu. No super, musimy siedzieć. No, będziemy musieli poczekać w takim razie. A my może zaprosimy... Zaprosimy tutaj... wiecie kogo? Maćka. Zaprosimy Maćka tutaj i ogólnie weźmiemy się za niego. Jeszcze podłączę może sobie. Okej, okay. Laptop. Dobra. O, Maciej zaraz tu będzie. Ale on jest gruby. Myślałem, że jest chudszy. Jemsta. O, już zadowolony. Obciskujcie się. Obejmij. Ja nie wiem, co mi się stało tutaj z tym, że... O, po prostu zostanie chłopakiem. Kerba. Ah, Kim New. Nie wiem, co mi się stało, że te opcje pokazują się w ogóle gdzieś indziej. Mogę już na przykład za... się mu oświadczyć, czy coś? Oh, Arfin Wanu! Tak, Miranda jest w związku małżeńskim. Narbo Shoib! Nelfi Duba! Zdradź sekret, że jesteś czarną wdową i mordujesz mężów dla hajsu. A ty możesz tutaj popukać przez okno. A możesz wyjść? Aha, tu nie ma balkonu. No niestety. Rozbij okno i wydostań się stąd. Nie wiem, co ty możesz jeszcze zrobić, szczerze mówiąc. Z tego głodu umrzesz. Za 23 godziny. Gdzie on jest? Maćku, gdzie polazłeś? Romantyczne, flirtuj. A co jeszcze powinniśmy tu wykonać? 6 poziom charyzmy i całować 10 simów. Okej, okay, a ten 6 poziom charyzmy moglibyśmy Mirandzie kazać tu rozwijać. Bo na razie ona ma który? 5. Miranda, jest tu jakieś lustro? Czy w łazience jest? Lustro? Okej, okay, idź ćwicz. No akurat ten 6 poziom charyzmy się nam przyda. Nie wiem, czy ten ma się tutaj łazić będzie, czy nie. Szkoda, że nie da się pływać w tym morzu. Jeszcze niedużo jej zostało, żeby osiągnąć ten poziom charyzmy. Ten zaraz powinien umrzeć. Powiedz mi, czy... No tu jest. Pożegnaj się z nim może, jak osiągniesz ten poziom charyzmy. Wyproś. Nie tylko osiągniesz 6 poziom, tylko wyprosisz. Okej? Okay? Może przyspieszę przez ten czas. Jeśli chcę trochę spać, no okej. Okay. Jeszcze troszeczkę.
Jeszcze tylko trochę. Okej. O, no już nawet sam podasz sobie. Ale okej. Skoro on sobie poszedł, Mirandzie chce się spać. Osiągnęła ten poziom charyzmy. Zaprośmy kogoś jeszcze. Zaprośmy może... Piotra, gdzie on jest? Tu. Ciekawe, czy się zgodzi. Mimo ich, że ich relacje są słabe, ale może się akurat zgodzi. Zobaczymy. O, zaraz tu będzie, no to fajnie. Musimy poczekać trochę. Nim się gdzieś tu pojawi. My może kupimy sobie, wiecie co? Kupimy ten sen taki. Eliksir pobudzający? Albo regulator nastrojników. Okej, kupmy regulator nastrojników. I każmy Mirandzie go wypić, żeby, wiecie, miała energii, a energii. Pi. Pewnie niesmacznie to wygląda. Pewnie brzydko smakuje, ale jeśli mać to energię całą poprawić, no to tak. Czy on jest tu? Jest. Jest Piotrek. Romantycznie. Od razu zacznijmy od filtru. Flirtuj. Suso! Gadka na podryw. No tam się chyba bawi miśkiem. Zostało 18 godzin. Narfa Garsha. Musimy tutaj coś romantycznie robić. Więcej opcji. Łaba. Trinkana soup. Wręcz róża. Jak mięś na też zrób, wyciecie z kompoza. Całej dłonie. Najważniejsze jest, żebyś go pocałowała. Poślij pocałunek. Jeden mąż ginie na górze. Ona z tej sprowadza kolejny. Pierwszy pocałunek od razu. Czekaj, czy wyjdzie. Musi wyjść. To jest 104. Tu by nie wyszło. Zobaczmy. Zobaczmy. Udało się. Wyszło gdzieś do ściany, okej. Jeszcze dwóch simów mi się tutaj. Miranda pocałować. Jego możemy prosić. Zadzwonimy do Sergiego. Jeszcze jest jakiś Miłosz, ale... Właśnie, jest tutaj, może mogę tak rozciągnąć? A to dobrze. Eryk Shepard to nie. Zesamba. Niech będzie Sergi. Jeszcze tylko dwóch musi Miranda pocałować. Kaczą przyjdzie akurat. Będzie. Romeo on ma w ogóle. O, to jakiś ideał w ogóle. O, przyszedł. Jezus, jakie randki, Miranda. W ciągu jednego dnia z kolejnym się spotykasz. Irciarskie zapoznanie. Jeszcze go nie znam nawet dokładnie. Te ścianki może obniżmy. Prasa. Romantyczne. Jembala. Poślij pocałunek.
W ogóle Miranda jak sukkub zaciąga tu. Sukkub właśnie nie wiem czy wiecie, ale to jest takie fantastyczne stworzenie, które zaciągało swoje ofiary do łoża. Zazwyczaj właśnie mężczyzn. Robiło z nimi właśnie. Zabawiało się nimi. Na pocałunki i w ogóle się kochali. A później sukkub albo mordował, albo wykorzystywał uczucia. Właśnie w Wiedźminie sukkub występował, jeśli ktoś może grał. Obejmij. Jeszcze 16 godzin. Miranda, masz dużo czasu. Nie wiem, gdzieś ty poszła. Patrzcie, on co tu siedzi. Pewnie odchodzi od zmysłów. Smutny w ogóle jest. My musimy tutaj z nim. Oh, boy. Jeruk. Looks like Bama. Aha. Najwięcej filtrować. Orphan. Kabura. Żeby jeszcze. Pierwszy pocałunek. Ciekawe, czy się zgodzi. Może się zgodzi. Sukkubie Mirando. Działaj. Pocałuj go. Jest. Jeszcze jeden pocałunek. Zaraz tu się zmieni na 9. Jeszcze jeden. Wyprośmy. I jeszcze do jednego zadzwonimy. Do kogo? Maciej, Dominik, Emil. Close a bow! Może Miłosz? Wójcik. Babarani Squamish! Dasiwa Barleen! Lamina Clark! Shalbo Barleen! Rinka Shalbo! Okej, Miłosz, wójcik zaraz tu będzie. Okej. I ten 10 i akurat tutaj tą aspirację. Miranda jest nieuleczalną romantyczką. Kiedy będzie? Niech on już tu przybędzie. Czekam na niego i czekam. O, leć. To jest jakiś staruszek łysy. Ale też zadowolony. Zapytaj o życie uczuciowe. A nie, przywitajmy się. Więc tam Miranda robisz, ale tego nie rób. No i zabieramy się. Całuj. Dłonie. Aż też oni wszyscy tak idą do Mirandy. Lgną jak... muchy do miodu. Mrówki do miodu, jeju. Przepraszam. Muchy do czego innego by lgnęły. Kurde, to romantyczne. Ej, czy gdzie podchodzisz? Miranda. Gadka na podryw. Flirtruj. Wymień się numerami. Ebso, nuć, aha. Wręcz róża. Obejmij. Ja ci jeszcze zostało tyle czasu, 13 godzin. Okay, może przyspieszymy ten czas. Pierwszy pocałunek. O, i jest pierwszy pocałunek. Wykonaj ci pierwszy pocałunek. Zobaczymy, co dalej będzie. Glarn.
Ma ci wiaderko, idź. Nie chcemy nigdzie iść. Ej, a mieliście się pocałować. Czemu to nie zrobiliście? On wchodzi do mojego sekretnego pokoju. Dobry. Odkryje nasz sekret. Nie powinno cię tu być. Miranda, pocałuj go. Na pocieszenie. Okej, okay, mamy 10. 10 na 10. Teraz to powinno być. Okej, okay. Etap osiągnięty. Teraz nie jest nieuczelną romantyką. Musimy zdobyć złoto w trzech randkach. To jak teraz? Zaproś na randkę. A w domu. W domu będą te randki może. Musimy zdobyć złoto w tych trzech randkach. Kurde. Raczej nie powinniśmy nigdzie tak iść, tylko zostać w domu. Nie może być w domu ta randka. Co? W domu. Musimy z nim filtrować. To już zacznijmy. Trzy razy. I to musi być złoto, co najlepsze. Ty jesteś nadal głodny? Okej. Musimy z nim zatańczyć. A teraz go pocałuję. Pocałuj. Lamina Galpa Watini. Hana Kletz. No lips. No, cały, cały. Teraz może co? Wymasuj. Trzymaj za ręce, uciska z niezauczenia. Absum. Turinga. Znowu nadal nie ma, żeby masować. Tańcz razem. Idźcie potańczyć razem. Musicie w końcu też potańczyć. Okej, to jest. Musimy opowiedzieć mu teraz historię. Przyjazne chyba. Tematyczna. Przyspieszmy czas. No, już nie tańczcie. Już się nie tańczcie, proszę was. Odkliknąłem, żeby przestali tańczyć, a nie przestają. Okej, okay, a, powiedziałam mu w trakcie tańca. Przyjazna rozmowa. Przyjazna. Zorbo. Ożywiona rozmowa. Chimeray Jabin Slawfish. Finoy Cho. Jabi. Ah, Bebs Nikoi. Of Ween Day. Lara. Jeszcze jedna ożywiona rozmowa. Gribbix. Awesome. No. Ile mu zostało? Dwie godziny życia. Biedek, za dwie godziny umrze. Oni rada sobie tutaj randkuje. Właśnie nie mogę wymasować go. Nie wiem dlaczego to tej opcji nie ma. Obejmij, pocałuj. Całej dłonie. Nie ma wymasuj. Okej, okay. Ale jest już złoto, także chyba. Jest złoto, że jest dobrze. Też chyba możemy już zakończyć. Okej, okay, jest zaliczone. Teraz możemy go wyprosić i zaprosić kogoś. Obejmij, nie.
Niech to jest wychodź. Idziesz sobie? Okej, poszedł sobie. Która jest godzina? Pierwsza w nocy. Maciej, a ty byś nie przyszedł? Może nie śpi. Potrzebujemy jeszcze tutaj dwóch. Śpi. Noham, śpi. Jakim prawem on śpi? Ty jesteś głodna, widzę. Wyłącz, może coś tu przygotujesz. Makaron z serem. Niech będzie. No a ty już umrzesz za raz. Jak 7 godzin? Nie możesz już umierać? Wredny, nie może umrzeć. Patrzcie. Okej, popatrzmy jak Miranda sobie tutaj będzie pić. Ona sobie tu je. Ten niech już umiera z tego głodu. Odpiąć się chce. Stawmy tutaj takie okno, żeby wiecie, żeby on widział, jak ona je. Będzie okrutna. I żeby ona go widziała, to jest najważniejsze. O, jakieś takie okienko. Możesz przez nie przejrzeć na przykład? Możesz przejrzeć przez okno, a ty możesz? Czemu nie można przejrzeć przez okno? Mi się wydaje, że dało się. A dobra, podejdź tutaj tak, i żebyś zobaczyła, co on wyprawia. Miranda się gapi, co on tam wyprawia. Stoi. No, niech tam umiera. Dobra, wiecie co? Może Maciej już zaraz przyjdzie do nas. Chciałbym, aby do nas przyszedł Maciej. Już niech nie śpi, już jest rano, jak śpi. Nie zajmuj się barem, tylko zrób sobie drinka Miranda jakiegoś. Ulubionego drinka. Ty już umieraj w końcu. Berosh. O, Amudia. No, pipi. Tak, jeśli zaraz ten dzień się zacznie, to zadzwonimy do Macieja i z nim jeszcze jakąś randkę. Może już? Wybrałaś, żeby do niego zadzwonić, czy nie? Nie. Czy ktoś słucha tego? No, zadzwoń już do niego. Dzwoń. O, zaraz tu będzie, to okej. Ten niech już umiera. Gień. Ile ci zostało jeszcze za życia? 52 minuty. Czemu ty poszłaś spać? Aż tak ci cent był potrzebny? Maciek zaraz tu będzie. Miranda, wstawaj. On cię rozbudzi. Hmm. 38 minut. Dobra, przyspieszmy ten czas trochę. O, a Maciek już jest. Dobra, Miranda, wstawaj. Gdzie on jest? Patrz jak śpi. No patrzcie. Całej dłonie. Ej, bo on zaraz dowie się, że Miranda go tam
zamurowała swojego męża. A nie. Zobaczył okno. Co to jest? On tam ginie! Oh no! Co on tam ginął? Gdzie śmierć? Nie wiem. Ja słyszę śmierć. Pyszne. Może zaprosimy go, wiecie na co? Mogę na randkę. Watanabe! Pifital Dimfish! Zaprosić na randkę. O jest. Opcja zaproszenia go na randkę. Jeszcze zaliczylibyśmy tą randkę. I później ślub, może jakiś świąteczny uroczysty obiad. Musimy zaliczyć te randki jeszcze. No. Ej, nie udało ci się go zaprosić? Cholera, zaproś na randkę. No, dlaczego nie chcesz go zaprosić na randkę? O, Miranda jest bardzo smutna i przygnębiona. Gdzie jest jej? Gdzie jest Maciej? Gdzie on se poszedł? Gdzieś on tu gdzieś był? A jest. Nie płacz. Kupię ci eliksir uszczęśliwiający. Szczęścia. Wypij. Wypij ten eliksir. Niech ci się poprawi. Wypiłaś? No ale nadal... Jaka biedna muzyczka tam leci. Okaż podziw. Kurde, jeszcze to trzeba. Ponka, yips, yips. Ibarra wig, ah. Fadish. Frickin' A Wrangler. Oh, whoopee gorsh. Cebu. Kurde, żeby to nie było, byłoby fajnie. Schlebiaj. Kupmy może jakiś eliksir. Eliksir inspiracji. Nie będzie ten eliksir. Miranda, wypij ten eliksir i niech ci przejdzie ten smutek. Kryfrispa Blinzel. Wynu Varek. Kronocieć. Wib. Tweevil Bepso. Watu Gorg. Biedna płacz. Yabasani? Lenarg. Krembal. Rinka Varpasa. Samizu. Wabarani Bayumi. Miranda, nie bądź smutna. Sibu on a mop. Shibi Merkib. Obisha. A, Vula Shata Ti. Eliksir, miłośnici. Krafinu. Stun Weebus. Haha. Polina Orbeez. No ale nadal się nie poprawiło. Sul Sul. Gdzie? Nigdzie nie idziesz. Obejmij. Czekaj, czekaj, czekaj. Ty nigdzie nie chodź. Zostań. Zaproś na randkę, nie wiem. Nic polazł. Cholera. Czekajcie, weźmiemy to, najpierw tu sprzątniemy. Damy drzwi. Byle jakie, a nie będą... Nie są takie podwójne. Dobra, nieważne. Weźmiemy to i damy to gdzieś tu. Dobra. Musimy wyryć epitafium. Jak to było? Zmarł przez czarną wdowę? Zmarł. Okej. Okay. Jak się nazywał? Marek, tak? Zmarł przez czarną wdowę.
Okej, okay, zmarł. Zmarli. Tylko ten smutek najgorszy. Chodźmy z nią więc do jakiegoś klubu, żeby jej to poprawić i żeby ona się tam z kimś zaręczyła. Patrzcie, on jest tutaj mimo wszystko tutaj jakby w rodzinie. Idź do klubu. Nawet z Szymonem. O, nie ma Macieja. Nie ma Macieja. No niech będzie Szymon. Mniejsza z kim już teraz będziesz wychodzić. Masz i bardzo dużo. Bardzo dużo osób masz do wyboru. Jako kolejna ofiara. Zostało nam jeszcze 3 mężów do końca serii, słuchajcie. Chciałbym, żeby ona jeszcze w tym odcinku chociaż z kimś się oświadczyła. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś wykonać. Bo wykonywałem tutaj głównie troszeczkę tych aspiracji jej. I mogłem wcześniej nawet pozbyć się. O, jest flirciarska, to szybko. No gdzie on polazł? No chyba se żartuje. No jaja sobie robi chyba. No widzieliście to? On tu był i zniknął w sekundę, no. O, niech będzie, do Macieja dzwoni. Nieważne już do kogo zadzwonisz, byle żeby ta osoba była. Szybko przychodź, póki ona jest szczęśliwa i chce działać. Więc Eryk. Kto to idzie? Szymon, ty sobie idź. Czekaj, zatrzymajmy go. Tyczne, kuś, oświadcz się. Od razu i może jeszcze zrobimy. No, Miranda! A, gdzie ty leziesz? Szybko, biegnij. Jeszcze Szymon musi to widzieć i się wkurzył. Co? Dlaczego się oświadczasz? A, nie, nie wierzę. Na przykład. Okay, jeszcze zaprośmy go do randki. Zaprosić na randkę. Zaprośmy go gdzieś w inne miejsce, słuchajcie. Zaliczmy tą randkę. Gdzie możemy go zaprosić? Tutaj może, do klubu nocnego. Niech będzie. Wykonamy tą randkę. I będzie okej. Okay. Właśnie Szymon tam widział to wszystko, to całe zdarzenie i się wkurzył zapewne. Ale Miranda tam wszystko ogarnie jego. Nie wiem jak zabijemy właśnie tutaj tego Macieja. Może przez ogień? Jakąś prostą metodą. Okej. Okay. Musimy z nim. A, to są te same opcje prawie, że. Okay, poflirtuj znowu. Flirtuj. Mobzi grosz? Nizo breb. No. Flirtuj. Jest znowu bardzo smutna. Wieża. Cholera, i jak my teraz to zrobimy? No jest bardzo smutna. Znaczy, sklep z nagrodami, niech polepszą się jej nastroje. To wypijmy. Już ona nie może flirtować zapewne. No. Wypij to. Energię sobie popraw. Piotra jeszcze tu brakowało, a ty co tutaj robisz? To jest jej narzeczony.
Sorbin nurks. O Boże, on wkłada mu rękę. Przechodzi przez niego. Oh. Moby Grove. Looks like Bama. Slufa Warvas, no może nam to akurat wyjdzie. No akurat jest szczęśliwa. O, i nawet zapomniała, że jest w domu. Chyba, że Piotr, ten Piotr tutaj trójkąciki lubi. Chyba ma sobie całą prezentację, ale nie da się. Musimy usiąść. Czy są tutaj gdzieś jakieś krzesełka? Na dole były. Na dole był bar, gdzie można było sobie usiąść. Usiąść razem. Jedźcie i usiądźcie. Leci. Tu jest zamknięte? Blokuj. Czemu nie mogę tu wejść? Siadać. To jest chyba jedyne właśnie krzesło. Dobrze, że dało się te drzwi odblokować. Myślałem, że tylko DJ może siedzieć czy coś. Rozmawiaj. Więcej opcji, przyjazne. Może jedna rozmowa niech będzie. Musimy z nim teraz porządkować. Zabawne. Mam nadzieję, że mi się uda. Skiba, wimpa, pimp sklepina. Raczej nam się to uda. No, no, żartujcie. Okej. Okay. Jeszcze jeden żarcik. W jakichś kaciach. Jeszcze ożywiona rozmowa. Mamy srebro, już ożywioną rozmowę przeprowadzimy. Gdzie ona jest? Ożywiona rozmowa. Kurde. No. Czemu mi się nie chce kliknąć? Pojaw się. Finoj Cho. Jabin! Ah, that's okay. I akurat będzie złoto i zakończymy. A później w tym odcinku Miranda wyjdzie za nikomu za mąż, zdradzi go, kimś. Będzie jeszcze ten uroczysty obiad. Dobra, mamy złoto. Także to możemy już zakończyć. Cena tutaj pojawiło. Czyna ramka i będzie kolejny rok. Okej, kochani, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Ogólnie teraz postaram się jak najwięcej nagrywać tych odcinków z Czarnej Wdowy, bo już niedługo ta seria się skończy. I nie wiem. Nie wiem, czy zacząć jeszcze jakąś inną serię Simsów, ale już taką bardziej luźną serię, a nie jakieś wyzwanie. Ale to jeszcze dam wam znać. Także dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.